Ceny materiałów budowlanych będą stale rosły, bo już teraz zaczyna brakować surowców do ich produkcji, a terminy dostaw są przesuwane. Do problemów w branży trzeba też dołożyć zmiany podatkowe, które wprowadzają niepewność w prowadzeniu firm. I choć wszystko wskazuje na to, że w tym roku utrzyma się wyjątkowo wysoki popyt na usługi budowlane, to coraz wyższe koszty realizacji i karuzela cenowa zmusi część firm do rewizji swoich planów. Wynika z analizy przygotowanej przez Stowarzyszenie Wykonawców Elewacji. Adrian Królikowski ze Stowarzyszenia Wykonawców Elewacji jest naszym gościem. Dzień dobry, witam w Biznes 24. Jest, który z segmentów, albo który z produktów, które wykorzystują Państwo w codziennej pracy, najbardziej zaszokował Pana ceną po podwyżkach? Największy wzrost cen w tej chwili, tak jak i w zeszłym roku, są ceny styropianu, wełny mineralnej, no i duże podwyżki cen w tym roku zaczynają się chemii budowlanej. One w zeszłym roku były na niewielkim poziomie. Producenci przeanalizowali koszty produkcji, doszli do wniosku, że muszą podnieść znacząco ceny w tym roku, żeby w ogóle to się opłacało. Więc te ceny w tym momencie rosną lawinowo z miesiąca na miesiąc. Są to podwyżki już 2%, znaczy powyżej 10% miesięcznie nawet. Tak, 10%. 10% miesięcznie. No wie pan, ktoś mógł powiedzieć, że na przykład w drewnie to takie podwyżki to miały przecież miejsce kilkuset procent, więc co to jest 10%, jak tarcica drożeje, prawda? 300 na przykład procent. Ale rozumiem, zakładając, że w zeszłym roku te ceny poszły 100% do góry i teraz jeżeli to idzie 10% miesięcznie czy 15%, to może się okazać, że na koniec roku, podług roku 20 porównując, to będą podwyżki rzędu 200, właśnie 300%. Kiedy w ubiegłym roku niektórzy przedsiębiorcy opowiadali w Biznes 24 o tym, jak wygląda ich sytuacja i zamówienia ze strony klientów, to wielu zwracało uwagę na to, że zyskali ci, którzy zdążyli się zatowarować przed albo w trakcie lockdownu nawet, kiedy nie mogli oni prowadzić działalności, ale mogli zapełniać magazyny. Czy taką sytuację mamy teraz na rynku budowlanym? To znaczy, czy zwycięzcami są ci, którzy zdążyli kupić materiały budowlane kilka miesięcy temu? Pewnie tak. Natomiast jeżeli chodzi o naszą branżę, czyli materiały izolacyjne, elewacyjne, to są tak gabarytowo duże rzeczy, że to nie ma możliwości zatowarować się na kilka miesięcy z góry. Można to zrobić na miesiąc, dwa, maksymalnie trzy. Dłużej tego nie da rady zrobić ze względu na duże gabaryty oraz brak dostępności tych materiałów. Na dzień dzisiejszy, zamawiając materiały budowlane, trzeba na nie czekać nawet dwa miesiące. Więc w tym czasie nie dostanie się gwarancji ceny na to wszystko, więc tak naprawdę nie ma możliwości w tym momencie już zabezpieczyć się na dłuższy okres czasu. O ile wykonawcy elewacji muszą podnosić ceny albo renegocjować stawki za wykonanie swojej pracy? Na dzień dzisiejszy trzeba zakładać 10-20% do cen, które obowiązywały jeszcze jesienią zeszłego roku, czyli no to bym powiedział, że to jest już bardzo dużo w przełożeniu wartościowo na całą budowę, to są już kwoty rzędu nawet kilkuset tysięcy złotych dodatkowo na jakąś tam większą inwestycję. A w przypadku całego roku 2022, czy w ogóle jesteśmy w stanie przewidywać, o ile mogą wzrosnąć ceny prac budowlanych? No myślę, że to może być 40-50% do końca roku może się to zwiększyć. Jeżeli będą takie podwyżki materiałów, jak prognozują to w tej chwili producenci. Wspominał Pan, że jednym z elementów największego ryzyka, który wpływa na Waszą pracę, są zmiany podatkowe. Co Pan miał na myśli? Znaczy, może zmiany podatkowe. No tak naprawdę brak do tej pory jakichś konkretnych wytycznych co do tych zmian, czyli tak naprawdę nikt nie wie do końca, jak to wszystko będzie wyglądało. Nasza branża też w dużej mierze opiera się na zwrotach podatku VAT, co akurat dotyczy też głównie moją firmę, gdzie w tym momencie też są z tego tytułu jakieś problemy oraz opóźnienia tak naprawdę, bo nie wiem z czego to wynika, natomiast widać już realne opóźnienia w tym temacie, gdzie to są kwoty dość znaczące, jakby wpływające na płynność firmy.
I to jeszcze nazywa się ten program Polskim Ładem, prawda? To tak trochę jakby ktoś na złość to wszystko nazwał. Polecam panu i wszystkim przedstawicielom branży budowlanej też znalezioną przez naszą Wickę, chyba tak mogę powiedzieć, informację o zwrotach podatkowych w przypadku remontu, elewacji także obiektów zabytkowych. Bardzo duże obniżki podatkowe, możliwości odpisu podatkowego zostały tam zawarte. Trzeba poszukać, ale naprawdę informacja jest bardzo, bardzo ciekawa. Niemniej trzeba się do tego dogrzewać, trzeba o tym wiedzieć. Powoli musimy kończyć niestety tę część naszej rozmowy. Naszym gościem był Adrian Królikowski ze Stowarzyszenia Wykonawców Elewacji. Życzę panu i sobie, żebyśmy mieli, żeby zmienność przynajmniej w takim stopniu się skończyła. Także na elewację. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję wam bardzo za rozmowę.